Witam ponownie w Cyberpunku 2077. Kontynuujemy nasz quest z Riverem, mega mocny, myślę, że jeden z najmocniejszych w grze. Łapa koniecznie subskrypcję, jeśli czekacie na kolejne odcinki. Dzięki dla wspierających, zaczynamy już, od razu tutaj wskakujemy do samochodu. No i udamy się na to miejsce, gdzie jest przetrzymywany Randy i zobaczymy, co tam będziemy mogli zrobić, nie? Czy coś można zmienić, czy nie? Przekonamy się. Na samą końcówkę. To by się udało. Nie myśl o tym, bo zwariujesz. Skup się na drodze. Łatwo powiedzieć, V. To mój siostrzeniec tam czeka. Znajdziemy go, River. Tak, kurwa. Gdybym wiedział wcześniej, co go gryzie. To nie twoja wina. Jestem jego wujem, V. Nie było mnie przy nim. No cóż no. To już się mówi po fakcie, nie? Ale często, no młodzi ludzie... Trzymaj się, Randy. Nie mają jakby wsparcia. Osamotnieni w tym życiu, no i tak to się kończy. Kurde, ale trzymaj sypie, się, nie? Ja pierdyka, bez... Trzy paki leciał. River, dobra, to jest tu mamy farma. Udało się. Systemy. Wiem. Teraz do obory, szybko. Dobra, tu mamy różne systemy. Dobra, ja mam ten cyberdeczek już teraz lepszy. To wam w sumie chyba nie wspominałem, bo nie było okazji coś tutaj rozegrać, ale... Jest dużo lepiej, nie? Jest dużo lepiej, więcej możliwości. Dobra. Kurde, ale to jest naszpikowane, nie? Zobaczcie to. Nieporozumienie. Dobra, wiadomości. Pliki. Ja bym sprawdził, czy nie ma... O, jakiś fajny ten. Czy nie ma tutaj sterowania, nie? Tym systemem. Wtedy chyba tego nie wyłączyłem. Wejście do stodoły. No dobra, chyba lutujemy w ten sposób. Serio, snajpa? Ekwipunek. Snajpa to nie, jest rewolwer, jest pistolet. No to niech będzie ten. Kolejne dwa działka przy oborze. Frontowo bram. Bo będzie przesrane, Wi. Żeby mnie tutaj nie naszpikowało. Dobra, jest okej. Wejdź już tutaj, spokojnie. Chyba takiego wyłączenia tutaj, systemów szybko. To nie było, nie? Dobra, wchodzimy. Ja pierdolę. To jest nieporozumienie. Gościu to nie powinien ani sekundy żyć. Dla niego już za późno. Hej, Randy. Dasz radę, chłopaku. Jesteśmy tu z twoim wujkiem. Będzie dobrze. Randy. To tutaj! Randy! No jest tutaj! Chodź, River! Patrzcie to w ogóle.
Żyję. Zdążyliśmy. Vi, wyłącz tę cholerną maszynę, inaczej nie odłączę Randy'ego. Randy, nie. 10.52. Powtarzam, 10.52 na farmie na południe od miasta. Tak, kurwa, przyślijcie skład! Tak, przesyłam... Co wy, nienormalni? Szybko! Nie, co najmniej kilka osób. Pośpieszcie się. Aha, uwaga na automatyczny system obrony na miejscu. Bądźcie ostrożni. Dobra, szybko. Wszyscy odłączeni. Trzeba to wyłączyć. Sprawdź pozostałych, może też żyją. Dobra. Tylko jak? A, tutaj. Żyję. Hej, spokojnie, już nic ci nie grozi. Bez przesady. Nie żyję już od paru dni. Ty, pomóż mi z Randy. No miałem jeszcze tutaj, dobra. Próbujemy jeszcze tego. Zaraz idę River. Już, nie bój się. Pomożemy ci. Jesteś odwodniony, ale wszystko będzie dobrze. Vi, pomóż mi z Randy. Dawaj, dawaj. Trauma. A to są quest. Udało nam się, River. Tak, udało nam się. Ale nie zostawię tak tego. Za to, co zrobił. Nie odpuszczę temu skurwielowi. Co chcesz zrobić? Zabijesz go? Właśnie tak. Duszę go gołymi rękami. Ten chory pojeb musi umrzeć. Nie, River. Razem zajebiemy tego śmiecia. Doceniam ofertę, Vi. Ale to już sprawa między mną a Harrisem. Skorzystam z zamieszania i dorwę go po swojemu. Na pewno nie chcesz pomocy? Złapią cię? Nie złapią. Jestem byłym gliniarzem, pamiętasz? Zatrę za sobą wszystkie ślady. Pamiętaj, że wystarczy jedno słowo. Zawsze możesz na mnie liczyć. Na razie potrzebuję trochę czasu w samotności, ale... będę pamiętał. Hej, zaraz odlatujemy. Zabierasz się z nami? Dzięki, Vi. Naprawdę. Bez ciebie nie dałbym sobie rady. Nie ma sprawy. Dzwoń do mnie, gdybyś zmienił zdanie. Albo jakbyś chciał po prostu pogadać. Ten z tym ukrzyżowaniem też był mocny, ale... tutaj... tutaj dramat. Sprawdź inne tropy, albo poczekaj, aż Takemura będzie gotowy. Biedny. Może jakiegoś selfieka? Selfika wyślę. Co wy na to? No dobrze, zobaczmy, co tam w dzienniku się dzieje. Mamy jeszcze Peralezów, dlaczego nie? I później to już są takie questy, które wyglądają tak samo, więc już raczej nie będziemy nic tutaj grzebać, ale Peralezów, Rivera i też... Parada wkrótce się zacznie. Będę na ciebie czekać tam, gdzie poprzednio. Przy straganach, tylko nie pakuj się w kłopoty. Bezpiecznie używaj telefonu. No dobrze, ale to już sobie też zrobimy w kolejnym, tak myślę. Chociaż może Peralezów szybko. Zobaczymy, czy tam będzie od razu cały quest, czy jeszcze nie. Niemniej jeszcze pytanko. Bo mamy Rivera, mamy Peralezów, ale...
jest jeszcze później John i Kerr. Czy Johnego i Kerrego też chcielibyście całego, w całości jakby zobaczyć te questy? No bo u Kerrego to nie wiem, czy coś tam się zmieni, nie? Szczerze, ale to tam piszcie, nie? Bo to jest serika dla was. Więc jeśli macie ochotę, to będzie dla was, no co tam? Apartment. Idziemy. Do Peralezu. Zapraszam na górę. To jest dopiero petarda. Czysto cyberpunkowy, idealny kwestik z polityką. Coś fantastycznego. I fajnie, że poruszono taki temat, nie? Jak tutaj. Bo to już się dzieje, ale nie, wiadomo, nie w taki sposób, bo nie ma takich technicznych możliwości, chyba że o czymś nie wiem. Ale no... Pranie mózgu i zmienianie tożsamości to już... To już jest, bo to wszystko pod spodem się dzieje, nie? Co się stało? Chodź, Jefferson wszystko ci wyjaśni. Czekaj, tu jeszcze mój... Ulubiony Takemura. Niezbyt honorowe. Ale dobry jest, nie? Jest naprawdę dobry. Właśnie kończy przygotowania do debaty. Wszystkie spotkania na dziś zaplanowałam mu poza domem, żeby nikt nam nie przeszkadzał. W czym właściwie mieliby nam przeszkadzać? Już Mike, za moment wszystkiego się dowiesz. Programu. Nie wycofam się tylko dlatego, że Night Corp... Wiem, czyje fiuty ściskają i kto im właśnie do tyłków, ale mam to gdzieś. Muszę kończyć. Wprowadźcie poprawki, później to przegadamy. O, dobrze, że jesteś. Jefferson? Usiądź proszę, wszystko ci opowiem. Mieliśmy włamanie. I to dosyć dziwne. W jakim sensie? Do mózgu. To było parę dni temu. Obudził mnie hałas w środku nocy, więc wziąłem pistolet i wyszedłem z sypialni. Zobaczyłem obcego mężczyznę. Wyglądało, jakby sięgał po broń, więc strzeliłem. Trafiłeś? Nie wiem. Nagle mnie zamroczyło, straciłem przytomność. Rano nie było po nim śladu. Dlatego chcę, żebyś go znalazła i odkryła jego motywy. Dlaczego akurat ja? Nie lepiej wynająć detektywa? Wolę korzystać ze sprawdzonych kontaktów. Słusznie. Wprawdzie nie udało ci się rozwiązać sprawy śmierci poprzedniego burmistrza, ale byłem zadowolony z twojego podejścia do śledztwa i wiem, że mogę ci zaufać. Wezwaliście policję? Nie możemy sobie pozwolić na szum wokół tej sprawy. Wiesz, dziennikarze mają swoich informatorów NCPD. Gdybyśmy zgłosili włamanie, zaraz byśmy mieli na głowie media. Żadnych gliniarzy, kumo. Oczywiście daliśmy znać o całym zajściu SSI, to znaczy naszej ochronie. SSI to mała firma. Dlaczego nie wybraliście usług Arasaki albo Militechu? Tak nam zalecono. Dzięki temu nie jesteśmy zależni od wielkich korporacji. No. Mówiłeś, że straciłeś wtedy przytomność. Tak, jak tylko do niego strzeliłem. I co było dalej? Nic. Obudziłem się rano we własnym łóżku, z potwornym bólem głowy. Żadnego pomysłu, jak znalazłeś się z powrotem w sypialni? Nie. Nie mam pojęcia. Elizabeth też nie. A to jest fajne, jak już teraz wiemy, nie? Czy włamywacz coś ukradł? Zniszczył coś? Nie sądzę. Nie zauważyłam, żeby cokolwiek zniknęło z domu. Możliwe, że Jefferson go spłoszył. Jak wyglądał włamywacz? Było ciemno. Niewiele pamiętam. Na twarzy miał coś w rodzaju maski. A może jakiś wszczep. Nie zdążyłem mu się przyjrzeć. Elizabeth też go nie widziała? Wszystko przespałam. Zmęczenie kampanią robi swoje. I co ustaliła wasza ochrona?
Tu sprawa robi się naprawdę podejrzana. Nie stwierdzili żadnych śladów włamania. Nie znaleziono też pocisku. Monitoring niczego nie zarejestrował. Strażnik przy wejściu też. Zasugerowali, że wszystko to musiało się Jeffowi po prostu przyśnić. Wygodne tłumaczenie. Dlatego Liz dała dziś ochronie wolne. I zadzwoniłem do ciebie. A ci ochroniarze z SSI? Co to za firma? Są na rynku od 15 lat. Mają klientów w całym mieście. O ile dobrze pamiętam, polecił mi ich ktoś ze znajomych. Myślisz, że mogą stać za tym włamaniem? Myślę, że SSI może kogoś kryć. Przychodzi ci ktoś do głowy? A Weldon Holt to mój bezpośredni konkurent. Walczymy o ten sam stołek. A Holt zaczyna przegrywać w sondażach. Ale to mógł być ktokolwiek. Naprawdę. Jeff ma wielu potężnych wrogów. Możemy tak zgadywać przez cały dzień. Rozumiem. Dlatego do ciebie zadzwoniłem. Chcę się dowiedzieć, o co tu chodzi. Jest coś jeszcze, o czym mi nie powiedziałeś? To chyba wszystko. Elizabeth? Tak, wszystko. Pewnie i tak niczego się nie dowiemy. Daj spokój. Jestem przekonany, że Vi coś znajdzie. To co? Chyba możesz już działać. W porządku. Muszę rozejrzeć się po mieszkaniu. Oczywiście. Elizabeth się oprowadzi. Ja muszę uciekać na spotkanie. Daj znać, jak coś ustalisz. Do zobaczenia. No to chodź. Oprowadzę cię. Okej, chodźmy. Zaczniemy od miejsca, gdzie Jeff zobaczył intruza. Muszę przyznać, że czasem mam już dość tego wszystkiego. Polityki? Na razie skutecznie odrzucamy propozycje współpracy ze strony Night Corpu, Biotechniki, Arasaki. Z naciskiem na razie. Jeśli Jeff zostanie burmistrzem bez długu wdzięczności, to już będzie sukces. Nie ma opcji. To tylko pionki. Jeffa. Jego mostek dowodzenia, magazyn i rupieciarnia w jednym. To tutaj Jeff znalazł włamywacza. I tu do niego strzelał. Skąd ta krew na podłodze? Zaraz po wejściu z sypialni. Na 100% nie nasza. Może włamywacza? Pewnie tak. Ślady kopyt. Ślady pazurów. Ojejaj. Ten ekran. Ten ekran jest wybitny. Tu się siłą nie da, serio? Tak to się robi. Pyk. Chryst. Chyba możemy umieścić waszą ochronę na pierwszym miejscu listy podejrzanych. Proponowali naszą prywatność, skurwysyny. Pod moim dachem. Ciekawe, jak długo już to przed wami ukrywają. Zbyt długo. Koniec z tym. W tym domu nie postanie już noga żadnego... Moja głowa. Coś nie tak? Nie przejmuj się mną. Rób, co masz robić. Ale dojechali ich, nie? Ja pierdykam. Obserwacja projektu PiS. No.
Jakaś dziwna elektronika. Tylko do czego to służy? Podpięta do ekranów ściennych. Ciekawe, dokąd jeszcze prowadzą te kable. Johnny, podoba ci się już to? Ta zabawa. Jest kabelek, tu jest kabelek. Dziwne. Ten tech to prehistoria, ale samo urządzenie nie wygląda na stare. Widziałem coś takiego na wojnie. Militech używał podobnych transmitterów. Krótki zasięg nadaje po linii wzroku, ale nie da się przechwycić sygnału. Mówisz, że nadaje po linii wzroku? To może gdzieś tu zobaczymy odbiornik. Widzę drugą antenę, a obok stoi czarny van. Wygląda jak to, czego szukamy. Wygląda na to, że antena nadaje do naszego tajemniczego vana. Ciekawe, czy Elizabeth kojarzy ten wóz. Ona już nic nie kojarzy. To grubsza sprawa, Liz. Kampania Jeffa może stanąć pod znakiem zapytania. Kampanią ja się będę martwić. Lepiej mi powiedz, co jeszcze odkryłaś. Nadajnik na dachu emituje sygnał do nieoznakowanego vana pod domem. Wiesz coś o tym? Nie montowaliśmy żadnego nadajnika. I nie wiem nic o tym vanie, ale to pewnie SSI. Być może, ale używają rzadko spotykanej technologii. Zamierzasz to sprawdzić? Tak, zaraz złożę im osobistą wizytę. Więc czekam tutaj. Na razie nie mówmy o niczym Jeffowi, dobrze? Jak chcesz. Zadzwonię do niego, jak dowiem się czegoś konkretniejszego. W porządku, tylko pamiętaj, że Jeff może być akurat zajęty. Psst. Ale zawsze możesz przekazać wszystko mnie. Okej, będę pamiętać. Ja ostatnio wszystko powiedziałem, nie? To teraz nie będę mówił. Zobaczymy, co mu się stanie. No teraz z Peralezem, jak się spotkam, to już nic mu nie powiem. Ciekawe, nie? Ale fajnie całość sobie zobaczyć, no jednak ten kontekst jest przydatny. Bo tak urwać w połowie tylko końcówkę to już na tamtej serii ewentualnie można, nie? A tutaj mamy też opcję dla korpo, więc no coś tam możemy więcej wyciągnąć. Gramy tą kobietą, jest inne w ogóle podejście. Vi, może weźmiesz samochód? Wiesz, ten van w każdej chwili może odjechać. No dobrze. Przekonałeś mnie. Daj mi Porszaka, to pogadamy, a nie. Nie, panie? Porsche by było git. Dobra, lecimy do tego wozu. Johnny, jedziesz ze mną? Czy ty kiedyś nie jechałeś ze mną? My już żeśmy się znali przed skokiem na Arasakę. Było przeznaczenie. Ty już mnie wygrzebywałeś ze śmietnika, jak jeszcze gry nie było. Dobra. Tu jest w ogóle takie dziwne to. Że gdybyśmy chcieli tu wejść, to się nie da, nie? Jakiś taki podwójny skok, ale... Ogólnie lipa. Bo jak podjadę z tamtej strony, to on zacznie jechać. Sobie wejdę tu. Wnętrze wypchane elektroniką, brak oznaczeń producentów, modyfikacje niewykrywalne przez mój soft.
Takich ciężarówek masowo nie produkują. Co oni tam trzymają? Podsłuchy. Może ten wóz należy do służb. Albo media szukają haków na peralezów. Jeśli tak, to w środku może siedzieć nasz włamywacz. Chyba się przywitam. I teraz tak. Jak my szybko do naszego auta pójdziemy? Bo tu nie przejdę. Też nie. No nie mam podwójnego, nie? No zobaczymy. Kurde. To mi nie wygląda na zwykłego wana. Sprawdźmy to. Dobra, tu zdążę. Dawaj, dawaj. O, świetnie. Zgubisz ich, jak się nie pośpieszysz. Spoko, już jadę. Nie zgubi chwili. Wkręciłeś się. Kurde, możemy ten być lubi. Na tropie jakiegoś spisku, mówię ci. To mogą być korporacyjni szpiedzy albo chuj wie kto. Albo Arasaka. Gdzie ucieka? No nigdzie nie ucieka. Gro, ogarnij się. Dobra. Spoko, spoko. Pamiętacie mnicha? Mi się od razu przypomniał, jak mamy takie drzewka. Mnich to był gość. Ale teraz chyba nie będziemy robić już, nie? Odpoczynek we własnym zakresie. Jeden odcineczek dziennie i można sobie przerwę zrobić. Ale są też inne gierki, także zapraszam, zapraszam. Jedziesz, jedziesz, panie. Nic nie umknie. I tak wiem, co czujecie. Na polityków i widzą tylko fasadę. A za kulisami toczy się wojna o wpływy. To nie obywatele wybierają władzę. A kto? Grube ryby, ludzie cienie. Szpiegują takich peralezów, szukają haków, szantażują, manipulują wyborami. Nie podoba mi się to, Johnny. Mi ta nutka się podoba. Punkt dostępu w wannie. A nie w wannie? Dobra, ile tutaj mamy palców? Dobra. Może sobie przejdę jakoś tu, co? Ej, oni są. Oni są zieloni na razie. O kurde. Dobra. Oni są zieloni. Kamery mnie nie łapią. No pięknie. Uwielbiam. Ej, patrzcie tego. Słuchaj. Na kogo ty się zasadzasz? Czy ty się nie zasadzasz na mnie czasem? To jest takie pytanko. No ten van to był tam, nie? To był ten van, nie? Gdzie ja mam się do niego podłączyć? Tam gdzieś z tyłu. Tu. Kolejna misja taka. Przebiłam się. Jesteśmy w środku. Info lepsze niż w kartotekach policyjnych. Zdjęcia, historia chorób. Wszystko mają. Podatność na neuroplastykę to jakaś baza danych. A to skany mózgów peralezów. Biologiczne matrycowanie, neuroplastyczność. Kurwa. A to niebieskie? Co to jest?
Nowe połączenie neuronalne. Oni ich nie szpiegują, Johnny. Oni im mieszają we łbach. Czyli jak? Że ktoś tu dosłownie kontroluje naszych czystych jak łza polityków? Te czerwone plamy to ślady pamięciowe w okolicach hipokampu. Widzisz, jak nachodzą na te niebieskie. No i co? Oni wdrukowują im nowe wspomnienia, zmieniają osobowość. To jakiś grubszy syf, Johnny. Ja pierdolę. No, mają tu inaczej się nie da. Mają doświadczalne poza paralizami. Ściągnij te damy. Będą chcieli je odebrać i wtedy się odsłonią. Kurwa, kasują całą zawartość. Nakryli nas. Wiedzą, że ktoś im grzebał w bazie. Ciekawe, czy wiedzą też, kto grzebał. To jest tak... Tak... Taka petarda cyberpunkowa, że to jest szok. Dobra, dzwonimy. Wi? Masz jakieś wieści? Jeśli stoisz, to lepiej usiądź. To jeszcze grubsza sprawa, niż zakładaliśmy. To znaczy? Ktoś wami manipuluje i to dosłownie. Zeskanowali wam mózgi i stosują jakiś rodzaj warunkowania, żeby... Stop! Nie przez telefon. Jasne. Niedługo u was będę. Nie. Ty i ja musimy porozmawiać w cztery oczy. Będę na ciebie czekać w małym ramen shopie w Japantown. Wyślę ci namiary. W porządku. Będę. Będę. No to cóż. Oni się... Ciekawe, kiedy będą zaczynali się lać. Pewnie teraz. Nie? No to nie. Nie chcecie, to nie chcecie. Udaj się do ramen shopu. Teraz tak, zobaczmy, gdzie mamy. Tu mamy szybki. No i następni, którzy nie chcą się lać ze mną. Niedługo Smasher się podda, po prostu przybije mi piątkę i strzeli sobie w łeb, nie? Ale może go przekonam. Ale to jest niesłychana sprawa. Jakby wam nowe połączenia jakieś wgrali, zupełnie inną osobowość. Byście nawet nie wiedzieli, czy to tak ma być, czy nie. Już nie mówiąc o tym, że gdyby nie było jakiejś drugiej osoby obok, to byście w ogóle nie wiedzieli, że coś jest nie tak. Nie? Johnny, obawiam się, że ktoś przerobił twoją fantastyczną miejscówkę na fast food. I tak oto bezmyślny konsumpcjonizm zwyciężył po raz kolejny. Punkty do przeciwnej drużyny, co? Ech, właśnie dlatego nie należy wskrzeszać poległych wojowników. Prędzej czy później będą musieli patrzeć, jak wszystko, o co walczyli, obraca się w gówno. To jest przykre. Już możemy? Dobrze. Dzień dobry. Usiądziesz? Już możemy? Proszę. Aha, bo tu mamy tego. Nagrania samuraja. Cześć. Mówi ci coś nazwa Rainbow Cadenza? Aha, następna. Nie jesteś trochę za młoda na wielbicielkę dinozaurów? Że co, proszę? Przychodzą tu czasem smutne dziadki w skórach i też pytają, gdzie się podział ich stary klub. Śpiesznie. A ja do znudzenia powtarzam, że firma wykupiła go ze 20 lat temu. Chyba wywieszę w końcu... Najlepsza jest ta Elizabeth. Wiesz coś na temat bootlegów nagrywanych tu w czasach Rainbow Cadenza? Na przykład, no nie wiem, samuraja? Samuraj? Samuraj. A, taka brzydka czerwona morda na czarnym tle. A to nawet kojarzę. Przychodzi tu czasem taki jeden w koszulce i wspomina stare czasy z innymi świrusami. Nie wiesz, gdzie go znajdę? Wiem, w latach 20. A tak poza tym to tu obok, na bazarze. Usiądziesz? Proszę. Co tam sprzedaje? Wolę robić niż gadać. Truskawki z bitą śmietaną. A jak myślisz? Wciska ludziom nagrania przedpotopowych zespołów inni. Koniecznie Proszę. Takich, o których nikt nie słyszał. Idealnie. Dzięki. Usiądziesz? Proszę. Usiądziesz? Dziękuję, że przyjechałaś. Przytulne miejsce, ale jakoś średnio do ciebie pasuje, Liz. W sam raz na rozmowę w cztery oczy.
porządku. Rozmawiajmy więc. Przepraszam, jestem trochę roztrzęsiona. Trudno mi zebrać myśli. Vi, jesteś ze mną? Widziałyśmy się nie tak dawno. Czy w międzyczasie coś się stało? Nie, to znaczy... stało się, ale nie teraz. Już dużo wcześniej. To dłuższa historia, po prostu nie wiem, jak ci to powiedzieć, jak zacząć. Nigdzie mi się nie śpieszy. Jakiś czas temu zauważyłam u Jeffa niepokojące zmiany. Jego osobowość... na moich oczach stawał się innym człowiekiem, zmieniał się. To znaczy? Przestał czytać, zapomniał o ulubionym filmie, zaczął słuchać innej muzyki. Raz zaproponowałam mu wizytę na grobie jego brata, a on odpowiedział, że przecież jest jedynakiem. Wtedy zaczęłam się domyślać, że dzieje się coś złego, coś nienormalnego. Nie tylko z Jeffem. U siebie też zauważyłaś coś niepokojącego? Po pewnym czasie, tak. Znajomi wytknęli mi parę razy, że dziwnie się zachowuje. Aha, to musiało być trudne. Było. No. W takim momencie zaczynasz kwestionować rzeczywistość. No o to chodzi właśnie. Nie wiadomo, co jest prawdą, nie? Więc wiedziałaś, co mogę odkryć przez cały ten czas. Nie wiem kto, jak, ani dlaczego, ale zmieniają nas. Ten ukryty pokój w naszym mieszkaniu. Co z nim? Jestem pewna, że już go wcześniej widziałam, ale musiałam wszystko zapomnieć. Przerażające, co? Bardzo, bardzo. Rozmawiałaś o tym z Jeffem? Próbowałam. Ale on był na wszystko ślepy. Śmiał się, że coś zmyślam. Kiedyś wspomniał mi o wycieczce, na której, przysięgam, nigdy nie byliśmy. I opowiadał mi o niej z takimi szczegółami, że prawie w nią uwierzyłam. A może to ty zapomniałaś? Może tylko tobie wymazali ją z pamięci? Jezu, nie wiem. Nic już nie wiem, rozumiesz? Rozumiem, tak, tak. Ale to chyba nie wszystko, co? Którejś nocy zobaczyłam obcego człowieka w mieszkaniu, grzebał przy monitorach. Byłam już wtedy w takim stanie, że nie wiedziałam, czy wierzyć własnym oczom. I nic nie zrobiłaś? Nie pamiętam, co wydarzyło się później. Rano poszłam porozmawiać z ochroną. Nie wierzę, że nie poszłaś z tym do męża, tylko do ochrony. Myślałam, że wariuję. Wolałam najpierw zobaczyć nagranie z monitoringu. Oczywiście nic tam nie znalazłam, więc co miałam powiedzieć Jeffowi? A następnego dnia dostałam telefon. Od kogo? Od nich. Kimkolwiek są oni. Po drugiej stronie usłyszałam tylko zniekształcony głos. Nie przedstawił się. I co? Poszłaś z nimi na jakiś układ? Nie. Usłyszałam, że nasza sielanka w każdej chwili może się zakończyć. Że powinnam pomyśleć o mężu. A po połączeniu nie został żaden ślad. Jakby nasza rozmowa nigdy się nie odbyła. Dlatego błagam cię, Vi. Jefferson nie może się o niczym dowiedzieć. Nigdy. Od tego zależy jego życie. No właśnie teraz nie powiem. A może mówisz mi to wszystko, bo tak cię uwarunkowali? Może włożyli ci te myśli do głowy i tylko wykonujesz program? Wiem tylko tyle. Że kocham mojego męża i chcę mu zapewnić bezpieczeństwo. Albo tak ci się wydaje. A co zrobi Jeff, jeśli mu powiesz? Znam go. Zacznie szukać na własną rękę. No, padnie w obłęd. On nie może się o niczym dowiedzieć, to go zniszczy. Widzieliśmy, jak to było. Wiedziałaś, że włamywacz to ich człowiek, ale cały czas robiłaś mnie w wała, Liz. Nie miałam wyboru, nie wiedziałam, co robić. Chciałaś, żeby wszystko zostało po staremu, bo to dla ciebie wygodne. Wygodne?
Masz świetne życie, sławnego męża, pieniądze, nic tylko korzystać. Myślisz, że dobrze się bawię? Nie masz pojęcia, jak to jest żyć z takim ciężarem. Myślisz, że Jeff będzie chciał z nimi walczyć, jeśli mu o wszystkim powiem? Ja to wiem. To jedno się w nim nie zmieniło. Jeff to wojownik. I zginie w walce. Więc jak chcesz to załatwić? Powiem Jeffowi, że SSI szpiegowało dla jego przeciwnika, Holta. Ty tylko potwierdzisz moje słowa. A jeśli się nie zgodzę? Twój wybór. Ale pomyśl o konsekwencjach. To nie ty będziesz się z nimi mierzyć. Naprawdę zwolnisz SSI? Grozili ci przecież. Skąd ta nagła odwaga? To, co nam robią, to jedno. Ale kiedy znalazłaś ten ukryty pokój, nie pozwolę, żeby obcy śledzili każdy nasz ruch. Nie w moim domu. Co za różnica. Biorę na siebie całe ryzyko związane z SSI. Ciebie proszę tylko, żeby nie mieszać w to Jefferson. Ta. Mówię cię z Jeffem w Reconciliation Park. Będzie tam na ciebie czekał. Nie mam pojęcia, czy będę jutro pamiętać jeszcze te rozmowy, ale liczę, że ty nie zapomnisz o mojej prośbie. Nie zapomnę. Ale to wszystko, co mogę ci teraz obiecać. Do zobaczenia, Vi. Miazga, co? Nie chciałbym być na jej miejscu. Swoją drogą, nakładające się na siebie wspomnienia, zmiany osobowości. Coś ci to przypomina? Ale my przynajmniej wiemy, co jest grane. To co innego. Przecież sam widziałeś. Ci ludzie z premedytacją modyfikują ich umysły. O, zrobili z Peraleza high-techową marionetkę. O takich rzeczach mówiło się jeszcze za moich czasów. Subtelne zmiany w otoczeniu, zmiany wzorców, podprogowe warunkowanie. Wiesz, jak częstotliwość wibracji w twojej szczoteczce do zębów, albo pulsowanie światła w monitorze. Mówię ci. No i co byś zrobił na moim miejscu? Za tą konspirą stoją prawdziwi skurwiele, Vi. Ktoś musi ich dorwać. Nawet za cenę życia Peralezów. Cholera wie, jaki numer wykręci nowy burmistrz pod dyktando władców marionetek. Ale tak, od tego, co powiesz, może zależeć ich życie. Albo i nie. Trudny wybór, Vi. Trudny, ale idę go sprawdzić. Zobaczymy, jak teraz będzie i to będzie miało później wpływ na napisach, nie? Masz dla mnie czas? Cieszę się. No tu jest ten, nie? Dobra, majster, ja sobie do niego podejdę, bo to jest to samo, nie? Czyli co, widzimy się z Peralezem? Tu jest bliziutko, ale widzimy się tam już na miejscu. Cze? Zastrzeżony. Tak? Nie ma żadnego znaczenia, co mu powiesz. Cokolwiek postanowisz, cokolwiek zrobisz, nic już nie zmienisz. Co? Wiemy, kim jesteś. Wiemy, czym jesteś. I wiemy, co chcesz osiągnąć. Stąpasz po kruchym lodzie. Nie przekrocz granicy. Nie ma żadnej granicy. I tak jestem w dupie z tym questem. Kurwa. Tu już nic dobrego nie zrobimy. I teraz jeszcze nic mu nie powiem, nie? Witaj, Vi. Dzień dobry. Jak się mamy dzisiaj? Musimy porozmawiać. Tak, wiem. Elizabeth już mnie wprowadziła. Wygląda na to, że dobrze zrobiłem, wynajmując fachowca. A co dokładnie ci powiedziała? Żadnych detali. Tylko tyle, że SSI szpiegowało nas dla tego sukinsyna Holta. Opowiesz mi coś więcej. To nie ma nic wspólnego z Holtem. No a my teraz już nic, nie? Wszystko w porządku? Niestety. Niewiele tu mogę dodać. Coś na pewno możesz. Masz jakieś twarde dowody? Nie powiemy nic chyba, nie? Vi? Naprawdę nie wiem nic więcej. Szkoda.
Trudno, załatwię to po swojemu. Czyli? Najpierw wygram te cholerne wybory. A potem znajdę kutasa, dla którego nas szpiegowali. I jeśli był to Holt, znajdę wszystkie jego brudy i zakopię go pod nimi. O, no to powodzenia. Honorarium zaraz trafi na twoje konto. A moją wdzięczność już masz. Do zobaczenia. To tyle, nie? I co o tym myślisz? Moim zdaniem nie stoją za tym ludzie. Kosmici. Haha. Jesteś za młoda, żeby to pamiętać. Ale kiedyś sporo mówiło się o zagrożeniu ze strony przyczajonych w cyberprzestrzeni SI. Czyli kosmici. To bez znaczenia. Facet jest całkiem bezbronny. Zrobią z nim co zechcą. Jest bez szans, V. Ja się zgadzam. Wiesz, Johnny, że ja się zgadzam, co? W większości. Ale tutaj nie zawsze będę chciał się zgodzić. Niemniej, króciutki ten wątek z Peralezem na koniec, bo nawet nie powiedziała nic tak naprawdę. No i zobaczymy, jak to się odbije na napisach końcowych. O, zgłoszono wykroczenie. Myślę, że po prostu nie powiedziałem prawdy Peralezowi. No i za to. Za to wyląduje na 24 do przeczekania. Także, no cóż, dajcie znać, czy powiedzieliście, czy nie. Moim zdaniem lepiej powiedzieć, ale no to też jest obłęd, więc tutaj nie ma wygranej opcji. Wszystko w odcieniach szarości, więc wielkie dzięki za oglądanie. Widzimy się teraz, możliwe, że albo u Rivera jak zadzwoni, albo na paradzie u Takemury. Łapa, subskrypcja. I kto dotrwał do końca, niech napisze wybory. Do następnego.